współpracowało się z panem reżyserem Wasikowskim? No, z Władysławem współpracowało mi się świetnie. No, z reżyserem, do którego wracam po latach, z którym pracowałem po 22 latach, bo u niego zaczynałem swoją aktorską wędrówkę. Cóż, konkretny, wspaniały, aby więcej takich prac. Może pan opowiedzieć w kilku zdaniach o swojej roli? Quantico jest jakby ściśle kontynuacją Nie lata z pierwszego Pitbulla, tylko jest to człowiek, który po prostu przyjeżdża już po szkoleniu w Stanach, żeby rozwiązać tutaj sprawę zabójstwa jednego z tych kolegów policjantów. No jest to konkretna, bardzo stanowcza postać. No tyle. Długo te grania trwały do Pitbulla? Nie wiem, ile w całości było dni zdjęciowych, ale na pewno ten okres zdjęciowy był długi. Sam okres zdjęciowy, jeżeli chodzi o miesiące, to zajął chyba prawie 3 miesiące. A jakie plany na przyszłość w sensie zawodowym? Na razie nie wiem, różne rzeczy są na tapecie, a co wyjdzie. Nauczyłem się, żeby nie mówić i nie opowiadać o przyszłości, bo nie zawsze ona się sprawdza, bo życie jest tak zaskakujące, że nigdy nie wiadomo, czy za 2 dni nie będę gdzieś indziej.